Siemanko, z tej strony Avengar, a dzisiaj jest ze mną... Znowu ja, uszanowanka. Dzień jest tam. Tak jest. Tak jest. I gramy znowu w Path of Exile. W poprzednim odcinku skipnęliśmy Necromancera na tych, na Mudflacach, więc idziemy mu najebać. Prosto i... naprostować życie. Prosto i bez przyjemności, uprzejmości. No to. Tak to będzie w tej serii, z tym osobnikiem po drugiej stronie. Ja jestem bardzo straightforwardowym człowiekiem. Aven iść, aven klepać, aven zabić. Żeby nie mówić za dużo po polsku przypadkiem. Oj tam. Ogólnie to między odcinkami skoczyliśmy sobie do miasta, ja tam z uprzejmości Avungura dostałem olej flaski do wymiany. Flaszeczkę, także jak będzie mówił nieskładnie, to wiecie. Ogólnie to chyba bez tego też mam często nieskładny komentarz do gier, ale no to nic nie poradzę. Taki urok kanału, jak się nie podoba, to nikogo nie trzymam. Oczywiście. Dokładnie. Jak widzicie, w ogóle zabawiłem się w nowe skille, bo generalnie mój build właśnie będzie pod ten totem, który tam napierdala ogniem. Więc trochę pojechałem po bandzie, biorąc ten miecz, bo nie powinienem napieprzać, powinienem uciekać, stawiać te totemy. Ale to... Na razie ktoś musi face-tankować te obrażenia. No tak, bo przez większość czasu to jednak moje mobki będą chyba tam zbierały obrażenia. Później poza, to tak, albo nawet totemy. Też będę zapominał pewnie stawiać to, ale to jest kurde całkiem fajna umiejętność. Swoją drogą, na Flame Totemie jest bardzo fajny build do levelowania dla casterów. Tu jakiś Caustic Arrow wypadł dla ciebie, to możesz sobie wziąć. Ja wbiłem level generalnie. Szósty i ty też. No właśnie, też teraz tę elitkę trzeba położyć tylko na szybko. Leżeć. Już patrz, wszystko leży. Chain Belt to chyba będzie dla ciebie, tak czuję. Bo to daje energy sheet. Ja wbiłem poziom, to od razu sobie dodam armor i life. Co mi tu wypadło? Jakaś tarcza. Evasion, nie chcę tego. Fajnie to jest, kurde. Kiedyś chciałem sobie zrobić ten build pod totemy. Tak sobie myślałem, zawsze grałem WoWa szamanem. Sobie myślę, może tutaj też to zadziała, ale jakoś tak nigdy nie miałem przekonania. Elita. Easy peasy, panie, patrz. No ten akurat schodzi. Totem i tam pójdzie. Ten akurat schodzi. No, o Jezu, co ja podniosłem, wyrzućkę. Portal scroller. Wziąłem. O, idzie. To jest elita. Ten z tyłu. No tak, defiler. O Jezu, ale mam laga. Jezu. Ej, powiem ci, czasem w tej grze tak z dupy robią mi się takie ściny. Ale w tej nowej lidze tylko czy w ogóle? No w ogóle teraz w nowej lidze. Wcześniej tak nie było. Nie wiem. Tyle ale to jest tak, że legendarny. Oni ruszali coś z optymalizacją, wiesz? No właśnie. To miała być lepsza, ale no... Wyszło jak zwykle. To co mnie tu jeszcze uderza? Zabić cię? A to znowu twoje pedały. No i dobra. wezmę sobie tutaj. No i... Tak jeszcze generalnie a propos tego questa, to jak zabijecie tego nekromantę, to musicie zabić wszystkie moby w tej lokacji i tu macie taką fajną komendę, / remaining. O. Jak sobie ją wpiszecie, to wam pokazuje, ile stworów zostało w lokacji. 42 w tym wypadku. No i wszystko widać, też pokazałem u siebie. Na wszelki wypadek, co mam przed zrobienia? Chyba nic. A nie, mam, dobra. Okej, okay, fire resistance. Szukam stworów, halo. Nie, to chciałem, przepraszam bardzo. Dobra, mam potwory. To czekam na ciebie, żebyś expa nie tracił. O, jesteś, no i git. No jak już umiem Quicksilvera używać, to jestem. No nie? A to też sztuka używać tej flaszeczki dobrze. Bo tak to można ją wypalić 3 razy i elo, i jesteś bez flaszki, nie? Dobra, tu już nic nie będzie raczej. Chromatic Orb, tu. I fajnie. Widzę. Powinienem ustawić tutaj ten flame token, kurwa. Po dwu. O właśnie. Od razu będzie lepiej. Nie blokuj się.
No właśnie. Kurde, czuję, że ktoś smaży kotlety w domu, ale jestem głodny. Jezu, ja zawsze tak mam, jak czuję, że ktoś smaży coś dobrego, jakiś boczek, albo jakieś te kotlety właśnie, czy coś co takiego, jest taki głodny się robię momentalnie. Skitu. O, transmutation. Okej, okay, wszystko zabite. Tak jest. No to idziemy dalej, później wrócimy po naszą nagrodę. Przejdziemy sobie Submerge Passage na... Submerge Passage? Chyba, że masz bardzo zajęte EQ, bo ja w sumie... Nie, ja mam praktycznie puste. Ty, właśnie, masz. Jeszcze jeden? Dobra, jak masz na zbyciu to... Znalazłem. Bo ja mam dwie medium teraz i jedną small, nie? No to ja tak samo. Żebyś ty też miał dwie medium, żebyś mi nie padał. Bo jakbyś mi padł, to... Muszę dalej prowadzić serię sam za nas dwóch. To w sumie, ale sobie prawda, bo wtedy nie mam postaci. Udostępnię ci wtedy ekran na Skype i będziemy sobie razem komentować, jak napierdalam. O, dobra. No. W ogóle szósty poziom dopiero. Ale de facto idzie to całkiem szybko. Generalnie jak się kończy pierwszy akt, to się jest około, nie wiem, 15 poziomu? Coś takiego. A jak się kończy grę po raz pierwszy, jest się około 4... No, moja postać skończyła grę na 44, a grałem Archerem. No i między odcinkami wybraliśmy macie... kogoś z 92. Tak, ktoś przed chwilą na hardkorze czasnął tam... Nie, 92? 94. Czwarty? No może czwarty. Tak, 94. No, jak ciśniesz Enter, to masz tam jeszcze gdzieś tam na czacie chyba. Mobek 94 level na hardkorze. Ludzie są powaleni, nie? No tak. Trochę tak. Ja też tam kiedyś dotrę. Też jestem powalony. Dobra. Te moby mnie denerwują strasznie. No, patrz, zabijesz to, zrzuca skorupę i wyłazi drugi. No. Co za życie. Pedalska taktyka. Co za życie. Co nie? O, jest jakiś rare mobek. O, to moje. Weź sobie Larchman na flaskę. Za to. Bardziej ci się przyda. Co łaska. Daj księciuniu, ma na flaskę. Ło, ta zbroja ma free linka. Nice, jak znajdę jakieś support gemy, to będzie śmiesznie. Dorzucę sobie Warrior's Blood. 20 do strępa dostałem. I jeszcze jakieś inne pierdoły. No, jak jednym fireballem pieprzyłem, wszyscy padli, aż dostałem level. Dobra, nie, nice. nie do końca pamiętam, gdzie miałem iść. A tu miałem iść, dobra. Plus 20 do inteligencji, jeśli dobrze pamiętam. O, to moje. W sumie dam ci pierścień. Masz jakieś pierścienie już? Nie masz pewnie. Nie mam. Pewnie nie masz. Masz. Panie. Co łaska. 21 dumany to kurde. Jak zwykle. To tak jak na tym gifie z Adventure Time, nie? Że czyszczenie dungeonów z wysokim levelem. On zabija, ty zbierasz. No. Ale zawsze tak było. Ja pamiętam jak kiedyś w Runes of Magic grałem dawno, dawno temu. I właśnie miałem znajomych. Pozdro dla Portka. Kto wie, ten wie. I ten. I zabrał mnie na jakąś tam instancję i wszystko na jednego fireballa składał. Ja tylko biegałem od moba do moba i nawet nadążyć nie mogłem, bo musiałem wszystko zbierać, nie? Zbieractwo to też kiedyś była praca. No oczywiście. Dobra, czekaj, bo ja muszę ogarnąć sobie, bo mam nowego Wanda. Nie wiem, czego nie chcę teraz wrzucić sobie. O, chciałbym. Ja też będę potrzebował Wanda. Wanda albo czegoś takiego, ale to... To może jak już będę miał coś fajnego, bo na razie to kurde... Z tym strępem będzie mi ciężko trochę Wanda sobie ogarnąć. No, bez kitu. Dobra, stawiam sobie. Szukamy w ogóle zejścia do Flooded Depths. No nie, chciałem cię zabrać. Be, co chciałeś? Co? To jestem zbieraczem, fajnie. Nie? No tak. Ale to nie zem, to numer, to moich itemów się nie zbiera. Ja jestem już za stary na to. Dobra, tam na górę nie idziemy, bo tam będzie wyjście na decline. Okay. A my chcemy iść. My chcemy znaleźć Submerge Passage. To będzie gdzieś pewnie w moje lewo. Twoje też. Mój dubot. Tak jakby.
Nieważne. Wie o co chodzi. Gdzie ty polazłeś, że te mapki patrz, się patrz, patrz, kurwa czarodziej. Tu. Mówiłem, że w lewo. No poszedłem patrz, w lewo. Patrz, kurwa, tylko... czarodziej. Znalazł. Paziak powiedział. Bloody depth. W lewo i jest. W lewo i jest. Okej. Dobrze, że z ideologią w lewo się tak nie idzie. Ale przepraszam bardzo. Na moim kanale jest tylko lekki skręt w prawo i poprawność polityczna, więc proszę mi nie ten. Nie. Jaka poprawność? Co? Poprawność czego? Nie. Ale mówię, nie delikatna słowa. Po prostu ja jestem. Ja na tym kanale mam taką politykę, że nie obrażam wprost, ale też nie popieram wprost. Okej, okay, ja obrażam wprost, bo mam wyjebany. Także no niestety. Zawsze, ja wszystko bardzo prosto lubię mieć przedstawione. Chujowe to chujowe, koniec. Nie ma, że o, lekko esencja. Nieprzekonujące. No esencja, jaka to jest? Of hatred, no to ta będzie napierdalać ogniem chyba. Także... Bardzo, gdzie ty, poczekaj, no jeszcze chwila. Flanstone, okay, wszystko. Czekam. Przedmioty jeszcze muszę... Blacksmithem mógłbym sobie wandę ulepszyć teraz. Ale wiesz, że wand zwiększa tylko obrażenia z autoataków, a nie spell obrażenia. Nie opłaca się ulepszyć. Increased spell damage. Damage mam. Okej, No ale to jest ten 12% się nie ulepszy. Ulepsza się atak z różdżki. Okej, okay, dobra, no to... Te 12% są nieafektowane. Mam trzech dobra, przyjaciół gotowy? Do Hopsej, no. Gotowy i odpalił od razu, no nice. No nie, no trzeba trzy razy kliknąć. Tak? Aha, okej. Okay. Tak. Tak działają te esencje. O, fuck! Ościec! Level. Nienawidzę no, tego. Level to, że z moim marcherem to i tak gorzej się to bije. I gdzie on polos? Tej. Tutaj. Spokojnie, pilnuję, żeby nie uciekł za daleko. No, leżeć! Już, padł. Whispering essence tak. Of hatred. No to ta esencja akurat daje, no można się było domyślić w sumie, że lodowe obrażenia. To jednak hatred to jest od lodu. I dostałem level znowu. Gdzie miałem iść? Miniony miałem iść w krytyce. No dobra, miniony miałem iść, pewnie, że tak. Okay, dobra, szukamy Dwellera of the Deep. Przydałby się Lipsa. Nie musiałbym chodzić po tych mostkach. No, pamiętam jak sobie biegałeś tu z Sionką. Rolował mnie, przeskakiwał przez dziury w ziemi, tak zwane. Wszystkie możliwe krawędzie, przez które on musiał iść naokoło. No, karuzela śmiechu, niech ktoś się zatrzyma. Miałem czas odpisywać na Facebooku przynajmniej. No tak. Jak się, przypomnij mi, włączało, że wszystkie itemy widać od razu na tym? Z. Okay, czyli... Ciśniesz sobie z. Mamy naszą elitę, tak swoją drogą. Te, panie Dweller, ale proszę leżeć. Już, japa. Placu. Co, jest dropnął coś czy nie? No nie no, to jest ten spell, co się rozpada. A dobra, jest. O, teraz. O, okej, okay, wszystko już mam jak trzeba. Dobra. Wystarcza. Nic mi się nie przyda. Najwyżej wezmę te niebieskie na sprzed. To może pozbieraj, to wrócimy się do miasta. Już. Zbierane. Jeszcze możemy czyścić przez jakiś... Dobra, no to idziemy czyścić. To musimy stąd wyjść teraz. Jakbyśmy tu przyszli, tędy jakoś. Tup. A, dobra, już widzę wyjście. No i Quicksilver flaska idealnie się przydaje w takich momentach, bo jak się czyści, to nawet się jej za bardzo nie używa. Przynajmniej na początku. Bo nie zadaje się aż takich dużych obrażeń, ale później, jak na przykład się zabija moby na dwa hity, to odpala się flaszkę, atakuje się dwa razy i biegnie się dalej i flaszka znowu jest pełna. To jest bardzo No i teraz będziemy szli tam na górę i tam już wyjdziemy na The Climb? Nie The Climb, to jest The Ledge. Najpierw jest Ledge, potem jest Climb. I za Climbem już jest Prison. Będziemy jechać Brutusa, albo on pojedzie nas. To będzie pierwszy wielki test. Mogę wysadzać te trupy, ale to w sumie trochę mi się nie przydaje, jak ja chcę je podnosić, nie? Aha, no to troszeczkę sprzeczna ideologia.
Pewnie naziści by się cieszyli, jakby tak umieli. Dobrze. Wysadzać strupy nie musieliby kopać. Dobrze, że nie monetyzuję filmów. Dobrze, że jestem małym youtuberem, który jeszcze może to przepuścić u siebie. To tak jak niedźwiedź u Ignacego ciągle robi takie żarciki, za które Ignacy później traci monetyzację często. Chociaż może nie ten. No ale wiesz, ja to się nie przejmuję. Z tego względu właśnie, że tak nie zarabiam nic na tym, więc. Mogę sobie pozwolić. Dobra, to zasadą różdżka, bo mogę jej używać. W ogóle, esencja. Jaka? O, hej, kurwa, znowu. Czekaj, ja muszę... Ezy, przez przypadek klikłem, ale to nic. No, trzy razy, no. Dobra, lecimy. Gotowy? No nie, weź te agro jakoś im właśnie, no. To nie jest takie proste, stary, jak nie mogę się ruszać praktycznie, bo mnie mrozi jak Syberia. Leżeć. Ło, wypadły dwie esencje. Nice. I obydwie moje. O, to też pokażę wam przy okazji. Zamienię tą esencję, to później ją oddam Tomowi. Bo generalnie bardzo dużo rzeczy w tej grze można zamieniać na zasadzie 3 w jedno lepsze. I w esencji, w wypadku esencji jest identycznie. Jak macie 3 esencje tego samego tieru, a na przykład tak jak ja w tym wypadku mam 3 razy Whispering i Sense of Hatred, to możecie ją zamienić w jedną lepszą. My to wam później pokażę, jak będziemy do sprzedawcy. Tak sobie a w sumie będziemy niedługo. Tak sobie myślę, że można nawet dać do tagów na tych odcinkach styl tutorial poradnik, bo jednak tłumaczone jest sporo rzeczy, nie? W trakcie, no tak, to jest generalnie zamysł mój przynajmniej jest taki, żeby pokazać ludziom co nieco o tej grze, żeby, nie wiem, zachęcili się, cokolwiek, czy żeby to nie wyglądało na zasadzie, że wiesz, że tylko gramy sobie w grę i elo, bo takich rzeczy jest miliard, setek tysięcy. To można znaleźć gdziekolwiek. Ale mnie na przykład bardzo zależy na tym, żeby ludzie się zainteresowali, bo im więcej jest ludzi, tym więcej jest fajnych ludzi, z którymi można grać. O, Chromatic. Nie Chromatic. No, znaczy... Nie ma jednego linka. Aha, no tak. To jest właśnie taki mały szczególik, na który trzeba zwrócić uwagę. Nie ma jednego linka. Bang. Tęsknię za moimi skillami, które poznajdowałem na tamtej postaci. Oj tam. Ty sobie wbiję. Masz tą postać, tylko na standardzie. Wbiegałem sobie w środek i leciałem frost nowy, nie? Pamowałem jak to mam. No ja, jak teraz gram tym Tornado Archerem... Large Life Fast, tak, to będzie dla mnie. Możesz powiedzieć, co Tornado Archer twój robi, bo to jest fajny efekt. Mój Tornado Archer wysyła strzały, tak jakby przed siebie. I kiedy dolatują do celu, to wybuchają i szukają kolejnych celów. I jak na przykład wystrzelę 6 strzał, to one się rozpadają na kolejnych kilkanaście, każda z tych 6. I każda z nich szuka sobie osobnego celu. A jeżeli jest cel na przykład tylko jeden, to wszystkie wlatują w jeden cel. Kosmos. Ale właśnie one losowo się rozpadają? Jedna na 6 zawsze, czy jedna na nie wiadomo ile? Nie wiem w sumie. Chyba zawsze na tyle samo, wiesz? Tak mi się wydaje. O, mamy waypoint, to skoczymy do miasta przy okazji. A swoją drogą, jakbyście chcieli spróbować sobie tego Tornado Archera na przykład, bo to jest strasznie przyjemna i strasznie łatwa przede wszystkim postać do zbudowania, to wpiszcie sobie po prostu w Google, że szukacie buildu na Tornado Archera i na pewno znajdziecie. Dobra, patrzcie, jak tu się właśnie wrzucę te trzy esencje, to jest Muteric Essence of Hatred. I widzicie, że tam zmienił się requirement do 45 poziomu, tu jest do 35 i zobaczcie, że bonusy też są troszeczkę większe. Podrzucę Tomowi, żeby... Tradujesz teraz? To już nie. To masz, podrzucę ci to, żebyś też mógł to fajnie zaprezentować. To tak to wygląda, Whispering Essence of Hatred. Mam coś z tym zrobić? Czy mam... W sensie... Aha, bo mam trade ten, dobra, no, już kojarzę. Traduj sobie to. Mhm. Nie daje esencji i tak się raczej nie przyda, więc... No, to jest na sel. To mówisz, że mogę wziąć, okej. Challenge complete.
Ja sobie może co do tego dodam. Różdżki, chociaż nie wiem, czy mi się opłaca teraz. Co, do czego? Essence of Hatred do różdżki dawać. Mam Boat Horna 5-10, Physical Damage, Critical Strike 8%, 1,20. Wydaje mi się, że jak później znajdziemy coś... Lepszego, nie? No to dostarcza to teraz. Może wtedy. Bo tak na samym początku to nie bardzo się to opłaca. Generalnie tutaj mamy od tego typa dwie nagrody do odebrania. To jest za Dweller of the Deep, ta książka Skill, a ta Book of Regret jest za tego typa Nekromantę. I Book of Regret daje wam refund pointy. Macie tutaj macie w drzewku napisane, jak wciśniecie sobie P, że macie w tym wypadku napisane 2. Jak sobie klikniecie refund passives, to możecie na przykład cofać te punkty, co nie? Kurczę. Jeżeli coś źle tam zbudujecie. Aż nie wiem, co wybrać z tych orbów nowych. Orb of Storms chyba to był... Aha, Orb of Storms wziąłem za pierwszym razem, to był taki fajny skill. To była taka kulka, która leci chyba i zadaje obrażenia tak dookoła. Jak mi się wydaje. Twoją drogą, jeszcze gdyby ktoś był zainteresowany na przykład tym buildem, który ja buduję, albo tym, który buduje Tom, to może w sumie wrzucimy nawet linki do tych tematów na forum z tym buildami. No ja się tak nie... Ja się nie trzymam jakoś super mocno tego builda, ale tak, ale można to wrzucić. No tak, ale wiesz, jakby ktoś chciał, na przykład Tom będzie grał, no jak można się domyślić, twojego niku pod zombiaki i tego typu różne rzeczy, które podnoszą, a ja pod totemy, a konkretnie pod ten jeden flame totem. W sumie właśnie, może jest jakiś support game tutaj. Fajny support game. To jest Rico, nie. Nie. To jest na trigger. Nie, devouring the ancestral. O, idolo, mogę dwa nowe szkielety. Mogę dwa więcej szkielety i jeden więcej zombie mieć. Realnie? Nice. Fajnie, to jest dobra sprawa też. Szybko poszło. Tarczy. To wyrzuc. Co tam robisz ciekawego? No ja już jestem gotowy, żeby iść dalej. No to w następnym odcinku pójdziemy dalej. Bo mimo, że tam 25 minut jeszcze nie weszło, to ten, to tak nie ma co wydłużać na siłę. Dotarliśmy do The Ledge, tak? No to easy, idzie easy, spoko. No. Jak jesteście zainteresowani, to piszcie w komentarzach, co chcielibyście ewentualnie wiedzieć o tej grze. Wszystko bardzo fajnie, chętnie wam wytłumaczymy. Jak najbardziej. Tyle. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę i do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Na razie, cześć. Hejas.